Jako naród zgadzamy się ze sobą obecnie w bardzo niewielu kwestiach. Radykalna prawica i jej przeciwnicy stoją po dwóch diametralnie różnych stronach barykady, a zwykły obywatel jest niemal zmuszony opowiedzieć się za jedną ze stron. Istnieje polski bohater, dla którego podziw zdaje się jednoczyć wszystkich Polaków. To działacz ruchu oporu, Witold Pilecki, który po okrucieństwach więziennych zginął w 1948 z rąk komunistycznego plutonu egzekucyjnego. Ja czuję dreszcze. To jest jak horror. Można powiedzieć, że krzyczą mury. To było piekło większe niż gestapo. Być może jeden z największych wielbicieli Pileckiego jest specjalista od marketingu Miłosz Lodowski. Żarliwy patriota, który ma dość tych wszystkich zachodnich opowieści o Polakach kolaborujących z Niemcami. Witold Pilecki to w jego mniemaniu wyjątkowy przykład rodaka, który postawił na szali własne życie, by ratować Żydów. Kim był Witold Pilecki? Jako działacz podziemia podczas okupacji niemieckiej był świadkiem znikania swoich kompanów. Trafiali oni do nowego obozu, nazywanego przez Niemców Auschwitz. Wpadł wtedy na pomysł zorganizowana grupy oporu na terenie obozu i dał się w nim dobrowolnie zamknąć. Jako więzień obozu dość szybko zdał sobie sprawę, że Auschwitz staje się obozem śmierci. Chciał ostrzec świat i szmuglował na zewnątrz swoje raporty o realiach Auschwitz z nadzieją na interwencję aliantów. W obozie spędził 2 lata na próżno, ledwo uchodząc z życiem. Człowiek, który w normalnym życiu jest bardzo ciepłym, rodzinną jednostką, który dba i troszczy się o swoją rodzinę, nagle podejmuje się misji absolutnie straceńczej. W sytuacjach ekstremalnych czerpał po prostu nadzieję czy właśnie przekonanie o szansach przeżycia z miejsc, w których normalne myśli ludzkie nie eksplorują. Się cudem udało stamtąd uciec. Że w zasadzie wytrzymał w miejscu, w którym ludzie potrafili ginąć po 2 tygodniach, po tygodniu, po kilku dniach. Wytrzymał po prostu ponad 2 lata. Prawie 3, bo to tak było. To jest po prostu niewyobrażalne. Chciałbym być jak Pilecki, zdecydowanie. Chciałbym być. Czy tak bym się zachował jak on? Po powrocie do Warszawy nie złożył broni i walczył o wolną Polskę. Także wówczas, gdy Sowieci przejęli pałeczkę po hitlerowcach. Nowi komunistyczni włodarze skazali go za szpiegostwo. Zobaczcie, to co widzicie tutaj. To są po prostu te cegły rozbite przez kule. Po prostu strzelano tutaj w bohaterów. I tutaj z karabinami maszynowymi. Really? Really, yes. I tutaj stali z karabinami. But with the face to the wall, right? Yes. 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 Był wyczytywany wyrok. Also. I pluton egzekucyjny strzelał. Jeżeli ktoś jeszcze żył, a usunął się na ziemię, był dobijany z krótkiej broni. The soldiers, they were Poles, right? Not only Poles. Not only Poles, but the communists. Yes. Mm-hmm. You know, because, as I said before, when we talked, some of them were Jews, were Ukrainians, were from Estonia, from every part of the Soviet territory. Because at the beginning of the of the end of the Second War, Poles were against communists. Whole society were against. Yeah. A tutaj trzeba było znaleźć ludzi, którzy po prostu będą wykonywać karnie. But you confuse me now. So you're saying that the people who are executing are Jews? Not only Jews. Yeah. Rosjanie zrobili taką specjalną metodę. Wykorzystywali mniejszości narodowe po to, żeby zantagonizować ludzi na wieczny czas. Czyli przeciwko Żydom wykorzystywali Polaków. Przeciwko Polakom wykorzystywali Żydów, Ukraińców. Przeciwko Ukraińcom wykorzystywali Polaków, Żydów. I przez to wszyscy do tej pory są pokłóceni. Dla radykalnej prawicy taka interpretacja historii jest tak czy owak wygodna, a Pilecki pasuje do niej jak ulał. Patriota pomagający Żydom
walczący przeciwko Niemcom i sól wokół komunistów. I w dodatku rozstrzelany przez żydowskich komunistów, czyli kolejny dowód na to, że i oni nie byli godni zaufania. W ten sposób Pilecki stał się ich posterbojem i z jego wizerunkiem paradują po ulicach. Publicznie opowiadają się za etnicznie czystą, białą, katolicką Polską, plując na Unię Europejską i jej polityczną poprawność. Obecny nacjonalistyczny rząd daje im wolną rękę. Materiały WikiLeaks ujawniły, że prywatyzacja lasów przez prezydenta Komorowskiego była przygotowywana w celu zapłaty organizacjom żydowskim ich bezpodstawnych żądań. Witold Pilecki ryzykował życie, żeby ujawnić, jak morduje się Polaków i polskich Żydów w Auschwitz. Propaganda izraelska uczyniła go najpierw żołnierzem niemieckim, a potem izraelskim. Czy zastanowiłeś się, dlaczego organizacje żydowskie tak bardzo chcą zmienić historię Polski? Widzę, że z dużym tutaj Witoldem państwo stoją i też leci z głośnika. Dlaczego Pilecki jako... Czemu? Na przykład Witold Pilecki, dlatego że no był osobą, która walczyła o prawdę. Tak? No. Dla mnie jest jakby o tyle to dyskusyjne, czy no to jest postać jednak historyczna, tak? Czy ten wasz, no, nazwijmy go protest, czy ta akcja, no, jakby jest... odnosi do polityki współczesnej, więc... Mieliśmy kontakt z jego rodziną i są jak najbardziej, nie mają nic przeciwko, delikatnie mówiąc. Tak? Tak? A wie pan kto konkretnie? W sensie... Uczciwie powiem, że wiem, że mamy kontakt z rodziną. Już w tej chwili panu nie powiem, z kim dokładnie. Bo... Nie, bo... to tyle zabawne, bo ja jestem prawnukiem akurat Witolda Pileckiego i jakby nie kojarzę, kto by ewentualnie... No, no właśnie, że więc... kontakt z rodziną, że nie mają nic przeciwko. Tak? Ale nie wie pan, kto tam konkretnie... Jeśli dobrze się przyjrzeć, jest nawet nieco podobny do naszego wielkiego bohatera, prawnuk Pileckiego. Wykorzystywania jego przodka do celów politycznych, bez względu na to, czy wypada, czy nie, ma już powyżej uszu. Jego dwie ciocie też. No, to był na pewno bardzo taki pronacyjny, ale nie był nacjonalistą, tak? W sensie takiego, że to on nie był zamknięty na innych ludzi, no jakby moim zdaniem trochę wciskany w taką tę narrację właśnie bardzo radykalnych nacjonalistów, którzy no chętnie by go dzisiaj widzieli, tak, u siebie. A... Nie zgadzam z tym, żeby na przykład portret dziadka był na marszach ONR-u. Uważam, że powinien troszeczkę więcej wiedzieć o historii. Myśmy jeszcze nie dojrzeli, nie mieliśmy tego czasu na takie moralne dojrzewanie. Przy tych wszystkich zmianach, które były po 89 roku, myślę, że to się wszystko bardzo szybko działo. I nie pomyśleliśmy o tych grupach, co tak. Teraz są młodzi, tak? O tych dzieciakach z biednych, jakby no, biedniejszych rodzin, z biedniejszych miast. Oni nie czuli tego, co my, tak? Myśmy się zachłysnęli wolnością, jakimś tam wolnym rynkiem, możliwością wyjazdów za granicę. Oni nie wyjeżdżali za granicę, tak? Myśmy się zachłysnęli, a nie pomyśleli też trochę o tamtych. Znaczy ja się absolutnie czuję trochę winna, że się nie rozmawiało z ludźmi, którzy troszeczkę inaczej myśleli jak my. A znali, znamy ja takich ludzi. Tak, a myśmy myśleli, że wszyscy że, myślą tak. Że po prostu dokładnie. Ja byłam dopiero zaskoczona, jak się okazało, tak. że nie. No tak. W ogóle słowo nacjonalista jest jakby różne osoby je rozumieją. Ja to rozumiem jako osobę, która jest do tego stopnia dumna, wręcz pyszna z własnego narodu, że jest zupełnie zamknięta na inne, no tak. Inne jakby wartości i tylko my tutaj tak wewnętrznie wręcz się karmi nienawiścią, tak? I to jest, moim zdaniem, jest to postawa zupełnie obca Witoldowi Pileckiemu, więc... Ja na słowo patriotyzm to dostaję... No właśnie, no o to. I... O to mi chodzi, że ja się, kurczę, wstydzę flagę wywiesić na święto niepodległości. Zdecydowanie. W dalszym ciągu nie przepracowaliśmy tej historii. Dlatego przede wszystkim, że... Zdecydowanie tak. My tego nie przepracowaliśmy głównie dlatego, że
całość informacji, która na przykład powstaje na Zachodzie, w Polsce jest traktowana jako często niegodziwa. No bo jeśli Polakom się zarzuca czyny, których nie popełnili, a jednocześnie mają w swoich rodzinach świadomość tak straszliwych zbrodni, których dokonano na naszych rodzinach, to jest powód traumy, która cały czas się odnawia, jak taka nigdy nie zaleczona rana.